Witaj! Mam głęboką nadzieję, że ta praktyczna lekcja pozwoli Ci spojrzeć na mapy myśli z jeszcze innej perspektywy, niż dotychczas robiliśmy to na kursie. Mam również nadzieję, że realizacja zadań z tej lekcji pozwoliła Ci poczuć wartość samodzielnej realizacji map myśli, jeszcze zanim przeszliśmy do osłuchiwania nagrań. Taki zabieg realizuje zasadę wiedzy bazowej, która mówi, że powinniśmy przypomnieć sobie i przemyśleć wszystkie informacje, jakie wiemy na dany temat, zanim zaczniemy zgłębiać go bardziej. Samodzielne stworzenie mapy myśli w tym celu sprawdza się idealnie. Pozwala nam porównać to, co wiemy z tym, co usłyszymy później. Pozwala również łapać elementy, które wiemy, że nie pamiętamy wystarczająco dobrze. Dzięki temu wiemy, na czym się skupić w trakcie odsłuchiwania wykładu czy czytania książki. Takie podejście jest formą kreatywnej nauki i zachęcam Cię do ćwiczenia tego procesu. W tej lekcji dowiedzieliśmy się, że mapy myśli. Są zarówno narzędziem do organizacji naszego myślenia, jak i sposobem realizacji różnego typu notatek oraz sposobem do wyzwolenia w nas kreatywności. Dowiedzieliśmy się również jak tworzyć mapę myśli. Poznaliśmy 15 praktycznych porad, które uczynią Twoje mapy lepszymi. Dzięki temu szybciej pojawią się w Twojej nauce efekty, a to naturalnie wpłynie na Twoje zadowolenie, radość i motywację do wkładania dalszego wysiłku w naukę. W tej lekcji dowiedzieliśmy się również, jak w jak wielu różnych obszarach naszego życia jesteśmy w stanie wykorzystać mapę myśli. Mam wielką nadzieję, że po tym kursie pozwolisz sobie na wypróbowanie wszystkich porad, jakie dla Ciebie przygotowałem. Idealna mapa myśli to taka mapa myśli, która spełnia swój cel. A te cele mogą być różne. Gdy tworzysz mapę, zawsze zadaj sobie pytanie, po co ją właściwie tworzę? Od odpowiedzi na to pytanie będzie zależało to, ile czasu na to poświęcisz i czy osiągniesz zamierzone efekty. Dla przypomnienia, wyróżniamy trzy sposoby realizacji map myśli: mapy pozorne, podstawowe i zaawansowane. I tak jak życzę nam wszystkim, abyśmy mogli pozwolić sobie na tworzenie zaawansowanych map myśli, tak z doświadczenia wiem, że najbardziej praktyczne w tworzeniu i użyciu w nauce są mapy podstawowe. Są po prostu najefektywniejszym sposobem notowania z punktu widzenia osiągniętych efektów względem poniesionych kosztów czasowych. Życzę Ci, aby mapowanie weszło Ci w nawyk, aby ten nawyk spowodował, że nie tylko będziesz tak notować, ale również zaczniesz w ten sposób myśleć. Będzie to ważny znak. Znak, który oznacza wejście w proces kreatywny, który oznacza obudzenie kreatywności w nauce. Jest to bardzo ważne, aby nauka dawała efekty i radość. To już koniec nowego materiału na tym kursie, kolejnej lekcji. Podsumujemy kluczowe informacje z całego kursu w formie modelu pięciu filarów efektywnej nauki które pomoże ci poukładać i usystematyzować całą wiedzę dobytą na kursie. Dzięki wielkie i do zobaczenia.